Dzień dobry. Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o pewnym włoskim matematyku, który odkrył zagadkowy ciąg liczb. A skoro liczby, to i cyfry, bo bez cyfr trudno jest wyobrazić sobie matematykę. Codziennie się z nimi spotykamy w sklepie, płacąc za zakupy, patrząc na zegarek, spoglądając w kalendarz czy czekając na autobus na przystanku. Cyfry widoczne są również na banknotach i monetach. Okazuje się, że niektóre z nich nie obowiązywałyby w Europie, gdyby nie pewien matematyk. Ten matematyk to Leonardo Spizzy, znany pod pseudonimem Fibonacci. Nazywany był również Leonardo Fibonacci, właśnie, Filus Bonacci, syn Bonacciego. Leonardo urodził się we Włoszech w 1175 roku. Pseudonim Fibonacci, który jest powszechnie używany, został wymyślony, według jednej z teorii, w 1838 roku przez francusko-włoskiego historyka Giuliema Libri i jest skrótem od Filus Bonacci, czyli syn Bonacciego. Ale z drugiej strony przypuszcza się, że już wcześniej, bo w XVI wieku, notariusz Świętego Cesarstwa Rzymskiego wspomina Leonarda jako Leonardo Fibonacci. Ponieważ jego ojciec z rodziny Bonacci zajmował stanowisko urzędnicze i jego zadaniem było reprezentowanie kupców Republiki Pizy w Afryce, to tam właśnie kształcił się Leonardo. Pierwsze lekcje matematyki pobierał od arabskiego nauczyciela, co miało niewątpliwie wpływ na dalszą jego edukację z dziedziny matematyki. Podróżował sporo, najpierw z ojcem, a później sam. W czasie swoich podróży po Europie i po krajach wschodu odwiedzał różne miejsca. To tam właśnie miał okazję poznać innych matematyków, i po odwiedzeniu Egiptu, Syrii, Prowansji, Grecji i Sycylii nauczył się systemu cyfr hindusko-arabskich. Około 1200 roku Fibonacci zakończył podróże i powrócił do Pizy. Uważany jest za najzdolniejszego zachodniego matematyka średniowiecza. Napisał szereg rozpraw matematycznych, z których niestety wiele zaginęło. Wśród prac, których kopie zachowały się do naszych czasów, znajduje się Liber Abaci z 1202 roku, gdzie opisał system pozycyjny liczb i wyłożył podstawy arytmetyki. W 1220 roku opisał dzieło, które jest połączeniem algebry i geometrii. Dotyczy praktycznej geometrii. Napisał jeszcze dwa dzieła, których nazwy widzicie na ekranie. Ponieważ Fibonacci żył w czasach, kiedy nie wynaleziono jeszcze druku, to jego książki były pisane ręcznie i jedynym sposobem na uzyskanie kopii jednej z nich było wykonanie odręcznej kopii. Trochę więcej o Liber Abaci. Ten tytuł jest tłumaczony współcześnie jako Księga Liczydła albo Księga Rachunków. W tej pracy Fibonacci wprowadził cyfry arabskie. Był to ważny element systemu dziesiętnego i przedstawił ciąg, zwany później ciągiem Fibonacciego. Liber Abaci była jedną z pierwszych, które opisywały ten system hindusko-arabski. Zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Był to taki system liczbowy, który używał symboli przypominających współczesne cyfry arabskie. No, mimo że tytuł Liber Abaci dotyczy księgi liczydła, to celem tego dzieła było raczej opisanie metod,
wykonywania obliczeń bez jego pomocy. To w takim razie, co jeszcze w Liber Abaci opisał Fibonacci? W pierwszej części przedstawił system liczb hindusko-arabskich, ale również pokazał, jak zmieniać liczby w różnych systemach reprezentacji liczb. W drugiej części pokazane zostały sposoby na przeliczanie walut i obliczanie zysku i odsetek. Były to zagadnienia bardzo ważne dla kupców. A przypomnę, że jego ojciec pomagał kupcom, kiedy ich reprezentował w Afryce. Trzeci rozdział jest bardzo interesujący, bo jeszcze dzisiaj Wam o nim wspomnę. Powiem tylko, że tam zawarte informacje oprócz ciągu Fibonacciego to liczby doskonałe, liczby pierwsze, a także wzory na szeregi arytmetyczne, kwadratowe i liczby piramidalne. Czwarta część wprowadza za to pojęcia przybliżeń, zarówno liczbowych, jak i geometrycznych. Ale zaraz, zaraz. Co to są w końcu te cyfry arabskie? Cyfra to taki umowny, symboliczny znak służący do zapisywania liczb. Słowo cyfra wywodzi się z języka arabskiego od słowa sifr, co oznacza zero. Obecnie używamy cyfr arabskich, które tak naprawdę są pochodzenia hinduskiego i zostały zapożyczone przez Arabów z Indii. Najstarsze dokumenty zawierające cyfry pochodzą aż sprzed paru tysięcy lat. Co ciekawe, znak oznaczający zero, czyli nic, pojawiło się dopiero w V wieku naszej ery. No bo przecież łatwiej powiedzieć, że mam dwa koty albo jeden rower. To jest stwierdzenie, które pozwala pokazać, że te przedmioty istnieją. Zero natomiast mówi, że ich nie ma. No to w takim razie, co było przed tymi cyframi arabskimi? System rzymski stosowany był w części Europy do końca średniowiecza. Warto w tym miejscu wspomnieć, co to takiego było średniowiecze. Była to epoka w historii Europy trwająca od V do XV wieku. Rozpoczęła się wraz z upadkiem Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego i trwała do momentu wielkich odkryć geograficznych. Jest okresem w tradycyjnym podziale historii Europy na starożytność, średniowiecze, nowożytność i czasy współczesne. Wracając do systemu rzymskiego. Rzymianie przejęli i zmodyfikowali cyfry pochodzenia etruskiego. Zrobili to 500 lat przed naszą erą. Etruskowie to taka współczesna nazwa ludu, który zamieszkiwał w starożytności północną część dzisiejszych Włoch. W systemie rzymskim do zapisu liczb używanych jest 7 znaków cyfrowych liter. System rzymski pozwalał na wygodny zapis liczb, ale był problematyczny w prowadzeniu prostych działań matematycznych. No i najważniejsze, nie pozwalał na zapis ułamków, ale o nich na matematyce będziecie się na pewno uczyli w przyszłości. No ale koniec tych dygresji, bo matematyka zmienia się nam trochę w historię. No chyba, że lubicie historię, to zerknijcie jeszcze na jedną planszę. W tabeli daty zapisane są zarówno cyframi rzymskimi, jak i arabskimi. Widać wyraźnie, że zapis współczesny trochę przypomina ten zapis z 876 roku, który stosowali Hindusi. Ale ja bardzo nie chciałabym używać do zapisu tego, który jest w czerwonej ramce. A wy? Na szczęście wraz z wynalezieniem druku niebieska ramka tam cyfry uprościły się na tyle, że zaczęły przypominać te, których używamy współcześnie. A to niewątpliwie zasługa Fibonacciego. Wróćmy zatem do Fibonacciego. Skoro już wiemy, co to są cyfry arabskie,
możemy zagłębić się w tajemniczy ciąg. Żeby nieco więcej powiedzieć o tym ciągu, trzeba przywołać zadanie o królikach. Tak, tak, dobrze słyszycie, o królikach. Ile par królików będziemy mieli na końcu roku, jeśli zaczniemy w styczniu z jedną parą królików, a ta w każdym następnym miesiącu, poczynając od marca, wyda na świat kolejną parę królików i z każdej pary urodzą się kolejne pary po 2 miesiącach od narodzin. Jeśli chcecie poczuć się trochę jak Fibonacci, przygotujcie kalkulator, kartkę i długopis. Poczujmy się jak Leonardo Fibonacci. Wypełnijmy wspólnie tabelę. W styczniu mamy tylko jedną parę z pokolenia pierwszego. W lutym również tylko jedna para z pokolenia pierwszego. Marzec to pierwszy miesiąc, kiedy pojawi się para z pokolenia drugiego. Czyli oprócz pary z pokolenia pierwszego mamy również parę z pokolenia drugiego. W kwietniu oprócz pary z pokolenia pierwszego pojawiają się dwie pary z pokolenia drugiego. Maj to kolejny miesiąc, kiedy pojawi się pokolenie trzecie. Zatem pokolenie pierwsze reprezentowane jest przez jedną parę, pokolenie drugie przez trzy pary, a pokolenie trzecie przez jedną parę. Co będzie w takim razie w czerwcu? W czerwcu mamy jedno pokolenie, jedną parę z pokolenia pierwszego, cztery pary z pokolenia drugiego oraz trzy pary z pokolenia trzeciego. W lipcu pojawi się para z pokolenia czwartego, ale po kolei. Pokolenie pierwsze – jedna para, pokolenie drugie – 5 par, pokolenie trzecie – 6 par, jedna para z pokolenia czwartego. Sierpień to ponownie miesiąc, w którym nie będzie nowego pokolenia. Mamy zatem jedną parę z pokolenia pierwszego, 6 par z pokolenia drugiego, 10 par z pokolenia trzeciego i 4 pary z pokolenia czwartego. Wreszcie we wrześniu będzie się pojawiała nowa para z pokolenia piątego. Zatem pokolenie pierwsze – jedna para, pokolenie drugie – 7 par, pokolenie trzecie – 15 par, pokolenie czwarte – 10 par i pokolenie piąte – 1 para. Październik. Pokolenie pierwsze – 1 para, pokolenie drugie – 8 par, pokolenie trzecie – 21 par, pokolenie czwarte – 20 par, pokolenie piąte – 5 par. I listopad to jest ostatni miesiąc w tym roku, kiedy pojawi się nowe pokolenie. Mamy zatem pokolenie pierwsze – 1 para, pokolenie drugie – 9 par, pokolenie trzecie – 28 par, pokolenie czwarte – 35 par, pokolenie piąte – 15 par i pokolenie szóste – 1 para. Został nam ostatni miesiąc, ale w grudniu już nie ma nowego pokolenia. Pojawi się zatem pokolenie pierwsze z 1 parą, pokolenie drugie z 10 parami, pokolenie trzecie z 36 parami, pokolenie czwarte z 56 parami, pokolenie piąte z 35 parami i pokolenie szóste z 6 parami. Fibonacci umieścił swoje obliczenia w tabeli. Macie ją przed sobą. Obliczcie w poszczególnych miesiącach
liczby pokoleń królików. Wyniki zapiszcie na kartce po przecinku. W styczniu to tylko jedno pokolenie, w lutym też. Zatem początek to 1,1. Ale jak jest dalej? Też policzę razem z Wami. Razem w styczniu jest jedna para królików. W lutym również. Ale w marcu 1+1 to 2. W kwietniu 1+2 to 3. W maju 1+3+1 to 5. Czerwiec to 1+4+3, to zatem 8. Lipiec 1+5+6+1, czyli 13. W sierpniu 1+6+10+4 to 21. Wrzesień 1+7+15+10+1 to 34. W październiku z dodawania 1+8+21+20+5 wychodzi nam 55. Listopad 1+9+28+35+15+1 to 89. I ostatnia kolumna w grudniu 1+10+36+56+35+6 to 144. Czy Wam również udało się uzyskać takie wyniki? Okazuje się, że łączna liczba par królików w poszczególnych miesiącach stworzyła zadziwiający ciąg liczb. 1,2, 3,3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 59, 144. Czy jesteście w stanie zgadnąć albo obliczyć, jaka będzie następna liczba w sekwencji? Jeśli chcesz samodzielnie znaleźć liczby, to zatrzymaj film i znajdź następne liczby w ciągu. Za chwilę pojawi się odpowiedź. Tak, te liczby to 233 i 377. 233 to suma 144 i 89. A liczba 377 to suma 233 i 144. Kolejne dwie liczby były sumą dwóch poprzednich. Zatem ciągiem Fibonacciego nazywamy sekwencję liczb, a poszczególne liczby nazywamy liczbami Fibonacciego. Aby uzyskać następną liczbę w sekwencji, należy dodać do siebie dwie poprzednie liczby. Teraz, gdy już wiesz, co to są liczby Fibonacciego, spróbujmy się dowiedzieć, gdzie je można znaleźć. Na początek spójrzcie na kwiaty. Zobaczcie, ile mają płatków. Spróbujcie policzyć, ile płatków mają przedstawione na zdjęciach kwiaty. Nie wszystkie kwiaty mają 3 płatki. Niektóre mają o wiele więcej albo mniej. Niektóre są trudne do policzenia, ponieważ jest tak dużo płatków lub są wystawione w rzędach. Są oczywiście kwiaty, które nie mają liczb Fibonacciego dla płatków. Czy te, które przedstawione są na ekranie, mają liczby Fibonacciego? Ja również policzę płatki na pokazanych na rysunkach kwiatkach. W przykładzie A łatwo jest policzyć, bo ja widzę 1, 2, 3, 4, 5 płatków przy każdym kwiatku. B również jest proste, ponieważ widać tylko jeden płatek. Co do C,
Ciężko policzyć płatki, jak ich jest tak dużo. Musimy sobie znaleźć taki punkt odniesienia, miejsce, które będzie charakterystyczne. Ja zacznę od tego płatka, który jest schowany z tyłu. Zatem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mamy 20 płatków. W podpunkcie D mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 płatków. W podpunkcie E są dwa płatki dla każdego kwiatka. A podpunkt E, F, jest bardzo prosty. Tu mamy 3 płatki. Widać wyraźnie, że spośród tych kwiatów, które tutaj mamy przedstawione, C zdecydowanie nie ma płatków, które są z ciągu Fibonacciego. Czy Wam też udało się poprawnie policzyć liczby płatków? Nie tylko płatki kwiatów. Czas na pierwszego bohatera tytułu naszych zajęć. Szyszka. Spójrzcie na te spirale u szyszek. Zauważcie liczbę spiral w każdym kierunku. Zdecydowanie są to liczby Fibonacciego. Także główki nasion kwiatów są ułożone w spirale sekwencji Fibonacciego. W słoneczniku jest ich aż 34. Na owocu ananasa jest 8 linii, które biegną w jedną stronę, a 5 lub 13 w przeciwną. Również różyczki kalafiora ułożone są spiralnie. To teraz spróbujmy skonstruować spirale Fibonacciego, skoro już o spiralach mowa. Przygotujcie kartkę w kratkę, linijkę, ołówek, gumkę, kredki i cyrkiel. Ale nie martwcie się, jeśli nie macie cyrkla w domu. Można to zrobić również bez użycia cyrkla. Krok pierwszy. Ułóżcie kartkę przed sobą, tak aby krótszy bok kartki był po lewej i po prawej stronie. Na środku kartki narysujcie mały kwadracik. Wtedy mamy do czynienia z kwadratem, taka jedna z figur geometrycznych, o boku jednej kratki. Możecie go zamalować na żółto, jak ja, albo na każdy inny kolor, który lubicie. Krok drugi. Pod żółtym kwadratem rysujemy drugi kwadrat o boku jednej kratki. Ja pomalowałam go na pomarańczowo. Krok trzeci. Obok dwóch kwadratów narysujcie kwadrat, który będzie szeroki na dwie kratki i wysoki również na dwie kratki. Tak jak pozostałe dwa kwadraty razem wzięte. Ja pokoloruję go na czerwono. Krok czwarty. Pod dwoma małymi kwadratami i jednym dużym rysuję kwadrat o boku trzech kratek. Koloruję go na fioletowo. Krok piąty. Po lewej stronie rysuję kwadrat o boku pięciu kratek. Koloruję go na brązowo.
Krok szósty. U góry rysuję kwadrat o boku ośmiu kratek. Koloruję go na zielono. Krok siódmy. Po prawej stronie rysuję kwadrat o boku 13 kratek. Koloruję go na niebiesko. A teraz czas na najtrudniejszy krok. Jeśli macie cyrkiel, to użyjcie go, wbijając nóżkę cyrkla w narożniki kwadratów, tak aby narysować fragmenty okręgów, takie łuki. Gdyby jednak nie było w waszym domu cyrkla, to możecie ostrożnie narysować je ręcznie. A gdy nie powiedzie się za pierwszym razem, przecież macie gumkę. Spróbujcie wygumować i narysować jeszcze raz. Jeśli dotarliście do tego kroku, to się bardzo cieszę. Właśnie narysowaliście spirale Fibonacciego. Zbudowana jest ona z ćwiartek okręgów, których promienie są kolejnymi liczbami Fibonacciego. Jest bardzo dobrym przybliżeniem złotej spirali. Zobaczcie, jak na animacji wykonanej w GeoGebrze szybko rysuje się spirala Fibonacciego. Tutaj jest to spirala lewoskrętna. My natomiast w trakcie naszej pracy rysowaliśmy spiralę prawoskrętną. A oto i ona, muszelka. Kolejna bohaterka naszego wykładu. W muszelkach niektórych ślimaków również można zauważyć spiralę Fibonacciego. Ta banalna z pozoru zależność, ciąg Fibonacciego, w rzeczywistości opisuje cały szereg zjawisk występujących w przyrodzie. Począwszy od roślin, poprzez muszle, aż do huraganów. Na zdjęciu widzicie huragan Irene. Cyklon tropikalny wiejący w sierpniu 2011 roku nad północnym Atlantykiem. Zagrażał on wschodnim wybrzeżom Stanów Zjednoczonych oraz wschodniej Kanadzie. Zdjęcie wykonała NASA. Po prawej stronie huragan Irene widoczny jest na jednym z etapów, gdzie wyraźnie widać spiralę Fibonacciego. Huragany formują się zgodnie ze złotą proporcją. Jak już jesteśmy tak wysoko, że widać z satelity huragan, może przenieśmy się jeszcze dalej. Gdybyśmy spojrzeli na niektóre galaktyki z góry, to zobaczymy ramiona spiral, które tworzą galaktyki. One również formują się zgodnie ze złotą proporcją. O złotej proporcji powiem nieco później. Ale wróćmy jeszcze na Ziemię. Już wiecie, dlaczego tak trudno znaleźć czteroistną koniczynę? Bo liczba 4 nie jest liczbą ciągu Fibonacciego. Przykłady ciągu Fibonacciego występują w botanice, taki dział biologii, w zoologii, dział zajmujący się badaniem zwierząt, bo przecież było o muszelkach, a na kształcie galaktyk kończąc. Ale to nie koniec. Ciąg Fibonacciego odnajdziemy również w anatomii człowieka, ekonomii, a własności tego ciągu wykorzystuje się również w muzyce, czego przykładem jest kanon D-dur Johanna Pachelbela. I właśnie od kanonu D-dur zaczniemy. W serwisie YouTube wyszukajcie kompozycję Pachelbel Canon in D Major na kanale Voices of Music. Muzycy wykonują ten utwór na oryginalnych instrumentach z czasów Pachelbela. Zatrzymajcie na chwilę film,
i wspólnie wsłuchajmy się w melodię sprzed kilkuset lat. Utwór, który przed chwilą wysłuchaliście, to Canon de Dur. Skomponował go Johann Pachelbel w XVII wieku. Zapis nutowy jest skonstruowany według liczb Fibonacciego. A w wielu współczesnych utworach muzycznych można znaleźć te same proporcje, co w kompozycji sprzed ponad 300 lat. Kompozycje takich artystów jak U2, Bob Marley, Aerosmith, The Beatles mają także zapis nutowy skonstruowany według ciągu Fibonacciego. W takim razie o jakie proporcje chodzi? Przygotujcie kalkulatory. Sprawdzimy, jakie własności mają liczby z ciągu Fibonacciego. Gotowi na kolejne wyzwanie matematyczne? W tabeli zebrane są liczby ciągu. Obliczcie, ile będzie wynosił wynik dzielenia każdej następnej liczby przez poprzednią. Macie pokazane dwa przykłady, a nawet trzy. Zatrzymajcie film, jeśli chcecie samodzielnie wykonać obliczenia. Ponieważ w niektórych przypadkach na kalkulatorze pojawi się więcej cyfr po przecinku, przepiszcie tylko trzy pierwsze cyfry. No ale właśnie, co to znaczy po przecinku? Bo pewnie niektórzy z Was jeszcze nie wiedzą, co to są liczby dziesiętne. W przypadku liczb dziesiętnych liczba po lewej stronie przecinka oznacza całości, a po prawej stronie przecinka oznacza część całości. Na przykład liczba 1,125 oznacza, że jest jedna całość i 125 tysięcznych. Ciekawe, jak to będzie wyglądało w Waszych obliczeniach. Macie już wyniki? No to sprawdzamy. Sprawdźmy zatem wyniki, jakie wychodzą z dzielenia. 1 podzielone przez 1 daje nam 1. 2 podzielone przez 1 to oczywiście 2. 3 podzielone przez 2 to 1,5. 5 podzielone przez 3 to 1,667. 8 podzielone przez 5 to 1,600. 13 podzielone przez 8 to 1,625. Przechodzimy do drugiej tabeli. Tutaj dzielimy 21 przez 13, a wynikiem jest 1,615. Po podzieleniu 34 przez 21 uzyskujemy 1,619. Podzielenie 55 przez 34 to 1,617. No i tu zaczyna robić się ciekawie. 89 podzielone przez 55 to nic innego jak 1,618. Jest to tak zwana złota liczba. Ponownie dzielimy 144 przez 89. I zgadnijcie co? Tutaj też wychodzi 1,618. 233 podzielone na 144 to 1,618. A 377 podzielone na 233 to już nie powinno nikogo dziwić, to również 1,618. Co to w takim razie jest ten złoty podział? Złoty podział polega na takim podzieleniu odcinka, że wynik dzielenia całego odcinka do jego dłuższej części jest taki sam, jak wynik dzielenia dłuższej części odcinka do krótszej. Wynik takiego dzielenia wynosi zawsze tyle samo,
i oznaczany jest grecką literą alfabetu fi. Litera fi nazywana jest także złotą liczbą. No i tutaj pojawia się magia ciągu Fibonacciego. Jeśli będziemy dzielić kolejne liczby tego ciągu przez wyrazy poprzedzające, to nieważne, których wyrazów użyjemy, czy tych, które do tej pory braliśmy pod uwagę, czy kolejnych wyrazów, których nie mieliśmy nawet w tabelce, to wyniki będą coraz bardziej zbliżone do złotej liczby. Nazywana jest ona również boską proporcją. Ta złota liczba, której wartość wynosi 1,618 tysięcznych, znana już była w starożytnej Grecji. Grecy uważali, że złoty podział to jest taka idealna proporcja i chętnie ją stosowali zarówno w architekturze, jak i w malarstwie. Ateński Parteon z V wieku przed naszą erą, katedra Notre Dame, egipskie piramidy czy wieża Eiffla to tylko niektóre przykłady architektury, w których stosowano złoty podział. Nie tylko budynki, które zbudowane zostały według złotego podziału, wydają nam się ładne w odbiorze i atrakcyjne. Również dzieła stworzone w oparciu o zasadę złotej liczby są dla nas miłe dla oka. Przykładami mogą być Mona Lisa Leonarda da Vinci, Ostatnia wieczerza, również tego autora, Narodziny Wenus Sandro Botticellego czy marmurowa rzeźba Wenus z Milo. Boska proporcja fascynowała artystów wielu epok. Złoty podział w muzyce dostrzeżono nie tylko u Paszebela. Dostrzeżono go również w dziełach Jana Sebastiana Bacha, sonatach Mozarta czy symfonii, piątej symfonii Beethovena. Tempo piątej symfonii Beethovena jest oparty na złotej liczbie, a dokładnie na 5 podzielić na 3. Jest to wynik dzielenia czwartej liczby ciągu Fibonacciego przez trzecią liczbę ciągu Fibonacciego. Czas zatem na anatomię. Złotą liczbę możecie znaleźć w proporcjach swojego ciała. Proporcje nie u każdego człowieka będą takie same, ale blisko im będzie do liczby fi, czyli 1,618 tysięcznych. Idealny złoty podział występuje w przypadku idealnego ludzkiego ciała, a przecież wiadomo, że idealnych ludzi nie ma. Spróbujcie wykonać kilka pomiarów swojego ciała. Zmierzcie swój wzrost, odległość od stóp do pępka, odległość od łokcia do palców i odległość od łokcia do nadgarstka. Z uzyskanych wyników wykonajcie dwa działania matematyczne. Podzielcie swój wzrost na odległość od stóp do pępka, a następnie podzielcie odległość od łokcia do końca palców na odległość od łokcia do nadgarstka. Jakie wyniki Wam się udało uzyskać? Czy będą one zbliżone do liczby fi, czyli 1,618 tysięcznych? Jeśli trochę będzie Wam brakowało, to nic nie szkodzi. Może poprosicie o pomiary tych wielkości swoich rodziców, dziadków albo starsze rodzeństwo. Ciekawe, co im wyjdzie. Ja też wykonałam swoje pomiary. Zobaczcie, jakie mam wyniki. Okazuje się, że obydwa wyniki są bardzo dalekie od złotej liczby. Wygląda na to, że sprawdza się zasada, że nie ma ludzi idealnych. Możecie jeszcze spróbować w innych pomiarach znaleźć złotą liczbę. Możecie ją otrzymać, kiedy odległość od pępka do czubka głowy podzielicie na odległość od ramion do czubka głowy. Możecie również podzielić odległość od ramion do czubka głowy do odległości od brody do czubka głowy. Również na twarzy występuje złoty podział.
można zmierzyć wysokość twarzy i podzielić przez jej szerokość. I ostatnia, taka chyba najprostsza rzecz, odległość od kolana do pępka do odległości od kolana do stopy. Próbujcie swoich sił. Była już spirala Fibonacciego, tak zwana złota spirala. Złota liczba, czas na złoty kąt. U większości roślin łodyga, liście czy kwiaty rozwijają się z małego, centralnie usytuowanego skupiska komórek, merystemu. Z niego każdy nowy listek czy łodyga wyrasta i obraca się w stosunku do poprzedniego pod pewnym kątem. Dlaczego tak się dzieje? Młode listki potrzebują odpowiednią ilość promieni słonecznych, dlatego żeby jedne listki nie zasłaniały drugim światła, wyrastają pod odpowiednim kątem. Każdy inny kąt powodowałby, że wcześniejsze liście byłyby przesłonięte przez nowo wyrastające. Okazuje się, że u wielu roślin ten kąt jest taki sam. I to właśnie dzięki niemu powstają wspomniane linie spiralne. Ten kąt to w przybliżeniu 137,5 stopnia. Jest to tak zwany złoty kąt, który wynosi w przybliżeniu 5 ósmych kąta pełnego, dokładniej 8 trzynastych kąta pełnego, a jeszcze dokładniej 13 dwudziestych pierwszych i tak dalej. Gdybyśmy użyli kolejnych wyrazów ciągu Fibonacciego, to dokładność tego kąta wzrastałaby. No, wynika z tego, że te przybliżenia są oparte na liczbach Fibonacciego. Pojawiło się pojęcie kąta pełnego. Dobrze byłoby wyjaśnić, co to tak naprawdę oznacza. Kąt pełny ma wartość 360 stopni. Chyba najłatwiej wyjaśnia się kąt na pizzy. Cała pizza to właśnie 360 stopni. Sprawdźcie na spacerze, czy faktycznie kolejne listki czy gałązki wyrastają pod innymi kątami. A może w domu macie kwiaty, u których zaobserwujecie złoty kąt. Bardzo jestem ciekawa, czy wiedzieliście o tym wcześniej. No bo przecież to dla roślin takie oczywiste, a dla nas niekoniecznie. Gdyby Wam było jeszcze mało złotego podziału, to okazuje się, że jest on często wykorzystywany przez grafików komputerowych i projektantów. Karta bankowa, dowód osobisty czy prawo jazdy to nic innego jak złote prostokąty, w których, gdy podzielimy boki przez siebie, otrzymamy liczbę fi. Dokładnie taką liczbę, jaką uzyskaliśmy w ciągu Fibonacciego. A czy wiecie, że ciąg Fibonacciego używany jest również przez ekonomistów? Proporcje Fibonacciego są również wykorzystywane na giełdzie. Określa się w ten sposób długość wzrostu indeksu bądź określa się możliwy spadek cen. No, ten indeks giełdowy to jest taka specjalna wartość, którą oblicza się na podstawie wyceny akcji wybranych spółek giełdowych. Umożliwia określenie, czy ceny akcji będą rosły, czy spadały. I zmiany indeksów giełdowych wynoszą najczęściej 23,6%, 38,2%, 50% i 61,8%. Wartości te wynikają właśnie ze złotego podziału i liczby 1,618. Jeśli prześledzimy indeksy giełdowe, większość zmian zatrzymuje się na 38,2, 50 lub 61,8%. Ciąg Fibonacciego znajdziemy również w Układzie Słonecznym, Układzie Ziemia-Księżyc i pierścieniach Saturna. I to właśnie od Saturna rozpocznę. Saturn jest jedną z planet naszego Układu Słonecznego, a liczbę fi możemy otrzymać na dwa sposoby. Kiedy podzielimy średnicę Saturna
przez średnicę jego pierścieni, co ilustrują zielone linie, uzyskamy liczbę fi, czyli 1,618 tysięczne. Podobnie, gdy podzielimy pierścienie wewnętrzne przez pierścienie zewnętrzne planety, również uzyskamy liczbę fi. I to ilustrują niebieskie linie. Również wymiary Ziemi i Księżyca są w relacji fi. Gdy weźmiemy jednak pod uwagę nasz cały Układ Słoneczny razem z planetą karłowatą Ceres, bo często o niej zapominamy, a ona ma znaczący wpływ na wyniki tych obliczeń. Odległość pierwszej planety przyjmiemy jako 1, a tą pierwszą planetą jest Merkury, to kiedy będziemy dzielić odległości każdej planety, która jest od Słońca, to otrzymamy wyniki przedstawione w tabeli. Jak widać, względne średnie odległości tych planet nie są może jakoś bardzo zbliżone do złotej liczby. Ale gdy policzymy średnią wynikającą z wszystkich odległości, to okaże się, że jest to złota liczba. Mam nadzieję, że przekonałam Was, że matematyka jest wszędzie. Liczby z ciągu Fibonacciego pojawiają się niemal wszędzie wokół nas. Spotykamy się z nimi niemal na co dzień. Niektórzy ludzie dopatrują się istnienia ciągu Fibonacciego w utworach muzycznych, w budowie instrumentów, architekturze, sztuce. No a może Wy samodzielnie spróbujecie znaleźć ciąg Fibonacciego w innych dziedzinach? A dla wytrwałych bonus. W trójkącie Pascala, o którym za chwilkę powiem, podczas dodawania liczb w każdym wierszu, tak jak to pokazano na animacji, pojawia się seria liczb, którą już doskonale znacie. Dodawanie kolejnych liczb w sekwencji daje następną liczbę. W ten sposób otrzymujemy 1, 2, 3, 5, 8 i 13. Uważa się, że trójkąt Pascala został odkryty już na przełomie XI i XII wieku. Natomiast w XVII wieku matematyk francuski Blaise Pascal tak dużo zajmował się jego własnościami, że osiągał znakomite wyniki i od tej pory trójkąt ten nazwany został od jego nazwiska trójkątem Pascala. Na bokach trójkąta znajdują się liczby 1, a pozostałe powstają jako suma dwóch bezpośrednio znajdujących się nad nią liczb. Liczby stojące w każdym wierszu to kolejne współczynniki dwumianu Newtona. Ale jakie podstawowe własności trójkąta Pascala można zauważyć oprócz tego, że występują w nim liczby Fibonacciego? Przede wszystkim na skrajnych, bocznych rzędach trójkąta znajdują się jedynki. W każdym kolejnym, skrajnym, bocznym rzędzie są liczby naturalne, czyli 2, 3, 4. W drugim rzędzie różnice między sąsiednimi liczbami są kolejnymi liczbami naturalnymi. To są tak zwane liczby trójkątne. A cóż to takiego jest ta liczba trójkątna? One podają liczbę okręgów ułożonych w kształt trójkąta. Poszukajcie ciągu Fibonacciego wokół siebie, bo ten złoty podział, złote spirale pojawiają się często wokół nas. W przyrodzie, kosmosie, anatomii, architekturze, sztuce, muzyce, matematyce, przedmiotach użytku codziennego, słowem wszędzie. Ciąg Fibonacciego i złoty podział jest wyjątkowo lubiany przez naturę.
chcieli pochwalić się ciekawymi przykładami ciągu Fibonacciego, piszcie. Chętnie zobaczę Wasze zdjęcia i prace plastyczne.